Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na kanale Agrozakrzewcy. Dzisiaj, jak sami możecie zobaczyć, mamy na testach Kramera KL558T. Czyli to, jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z ładowarką kołową 5,5 tony udźwigu. Tutaj było wiele zapytań na Instagramie, jak się jeździ ładowarką przegubową. A tutaj pragnę powiedzieć, że to nie jest ładowarka przegubowa, lecz są cztery koła skrętne. To myślę też ją dosyć wyróżnia. Oraz to, że jest to ładowarka teleskopowa, co umożliwia nam po prostu na podniesienie wyżej niż zwykłą ładowarką bez teleskopu. Mamy tutaj też łyżko krokodyla 2,5 metra sześciennego, także swoje naprawdę można w niego wziąć. Z ciekawszych rzeczy mamy tutaj układ centralnego smarowania. I na wstępie vloga też chciałbym pozdrowić wiernego fana Tośka, który tutaj ogląda wszystkie materiały. Także naprawdę fajnie, że filmy wam się podobają. Także pozdrawiamy. Jeszcze myślę, tutaj warto dodać, ładowarkę mamy tutaj z firmy Frike na testach. I tutaj dosyć fajna sprawa, która właśnie tu się rzuciła nam w oczy, czyli przekładnia EcoSpeed Pro umożliwia nam poruszanie się 40 km na godzinę przy 1550 obrotów. No, mniej niż 1600 obrotów po prostu przy 40 km na godzinę. Myślę, że jest to dosyć fajny aspekt. I to jeszcze o tym, że ładowarka nie jest przegubowa, a są cztery koła skrętne. Myślę, dosyć znacząco to wpływa na to, że ładowarka nie gibie nam się po prostu. Jest, myślę, bardziej sztywna, co mi osobiście bardziej odpowiada. Tutaj wchodzimy do środka. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się tutaj joystick, który jest po prostu taki sam jak w ładowarkach teleskopowych. Mamy tutaj też do czynienia z przyciskami. Tutaj jest amortyzacja łyżki, cały czas nam amortyzuje automatycznie lub wyłączonym. Mamy też tutaj dostęp do trzeciej sekcji hydrauliki, cały czas ją mamy włączoną wtedy. Myślę, że to jest bardziej zastosowanie przy szczotkach czy różnego typu rzeczach. Mamy też wentylator wsteczny, tutaj od wentylatora, od chłodnicy. I tutaj takie rzeczy jak blokowanie łyżki, tutaj ten przycisk odnośnie, tak jak w tamtej, że jak podnosiłem, to automatycznie wysuwało, jak opuszczałem, automatycznie opuszczało. Tutaj mamy wszystkie światła, wycieraczki tylną, klimatyzacja, radio. No i tutaj mamy główny wyświetlacz, który nie różni się niczym praktycznie od tego z ładowarki teleskopowej tamtej, co mieliśmy. I tak się on prezentuje. Mam tutaj wszystkie dane, temperaturę płynu, poziom paliwa, poziom AdBlue, prędkość i obroty. Tutaj moim zdaniem jedną z plusów jest widoczność dookoła ładowarce. Jest naprawdę dosyć ciekawa. Mamy też dostęp do kamery wstecznej, co wam pokażę przy załadunku. Także myślę, że przechodzimy już do meritum. Czyli jak po prostu będę ładował. Odpalamy. Tutaj ekran nam się ładuje. Tutaj postój nam się pali. Tutaj przycisk mamy od postoju. Włączamy. I mamy rozblokowaną. Już z postoju zrzuconą. Rzucamy lewers. Jedziemy do przodu. Ta ładowarka ma naprawdę pojemnego krokodyla. Około tak 4-5 jesteśmy w stanie naprawdę już całego załadować. Cały ten rozrzutnik. Tutaj widoczność dookoła naprawdę w niej jest dosyć fajna. A ładowarka też ma parę minusów, o których właśnie chciałem powiedzieć. Tutaj bardziej mi się odniósł do krokodyla. Możecie sami teraz z nim zobaczyć, że w momencie, gdy po prostu przechylam, tam wszystko z niego nie wylatuje, ponieważ tam myślę, że mocowania mogłyby zostać inaczej trochę zrobione. Ale to bardziej tyczy się samego łyżka krokodyla niż ładowarki.
po prostu nie zawsze do końca przychyli. Już tutaj na równi dobrze przychyla, ale nad przyczepą nie do końca. To jest, myślę, też... No i tutaj kwestia może nie o tyle minusów, co myślę konfiguracji. W tej konfiguracji bym powiedział, że ma kilka minusów. Myślę, że to są opony, które są, myślę, zbyt wąskie. Nie pamiętam już dokładnie, 500 chyba są, tutaj 540 bodajże. I myślę, że są to za małe, jakieś 650, to już by było coś. No i dorzuciłbym osobiście tutaj z 500 kilo na tył takiego dociążenia, bo czasem naprawdę brakuje. Tutaj krokodyl jest naprawdę sporawych rozmiarów i myślę, że po prostu powinna być bardziej dociężona, ale naprawdę bardzo jest wygodna. I tutaj chciałem się odnieść do tego, co mówiłem w tamtym odcinku z testów Kramera, jak oglądaliście, że brakowało mi z JCB podłokietnika, który pracuje wraz z fotelem. No i tutaj właśnie to mam, co mnie bardzo ucieszyło na wstępie, gdy po prostu wsiadłem do niej. Także tutaj fajnie, że akurat już cały fotel, zobaczcie, z podłokietnikiem nam pracuje. O samej ładowarce tej kołowej, po tych krótkich testach mam już kilka swoich przemyśleń. Myślę, że jest to ładowarka już bardziej stworzona pod większe gospodarstwa, typowo tutaj pod załadunek większych ilości, tak jak u nas na przykład obornika. Na polu naprawdę ona fajnie się spisuje. I też plus za ten siłownik, zobaczcie, ja go sobie wysuwam i naprawdę patrzcie, jaki czubek tutaj mogę usypać. I sam joystick, który już w tam w ładowarce teleskopowej mi się spodobał, także naprawdę myślę, że zyskuje po prostu przy dłuższej jeździe, jeszcze bardziej ten joystick zyskuje, bo jest naprawdę wygodny, jest tak ułożony pod rękę. Też myślę, ładowarka teleskopowa jest o wiele bardziej kompaktowa, tak jak załóżmy u nas ładowarką teleskopową układamy też bele w stogu i to jest 7 bel do góry. Tutaj myślę, no nie zrobilibyśmy tego. Także myślę, to jest też minus. Aczkolwiek myślę, że to jest ładowarka właśnie bardziej stworzona pod załadunek dużych ilości. No i tutaj trzeba jej przyznać, że naprawdę się pod tym kątem dosyć fajnie sprawdza. Tutaj widzicie właśnie kamerę cofania, o której wam wcześniej mówiłem. Jest dosyć fajna, przejrzysta i dosyć dobrze działa w nocy. Właśnie wczoraj to sprawdziłem, co jest dosyć rzadkością w kamerach tej wstecznych. A tutaj naprawdę jest ona dosyć dobrej jakości. I mogę wam szczerze powiedzieć, że dosyć przyjemnie mi się ją jeździ. I dosyć fajnie ten załadunek wygląda tutaj ją. Tylko tak jak mówię, mogłaby mieć trochę szersze opony, bo zobaczcie, tutaj nawet nie jest dosyć mokro, a dosyć ugniata glebę, robi takie lekkie kolejny. W samej ładowarce myślę, że mogłaby się odnaleźć ona u nas w gospodarstwie. Jestem ciekaw, jak z dorzuceniem do Fligla. Myślę, że powinna dać sobie radę. Już myślę, że tyle wystarczy przy załadunku. I rozrzucę po prostu obornik i widzimy się jeszcze raz. I będziemy ładować dalej. Tutaj działkę mamy 7-hektarową. Czyli nie jest to jakaś duża działka. Także szybko pójdzie. O, tutaj właśnie chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz odnośnie tutaj uchylania sobie okien. Jest to dosyć fajnie rozwiązane. Myślę, warto o tym też wspomnieć. I na początku w ogóle, jak zacząłem ją jeździć, miałem wrażenie, że ją buja strasznie po prostu, ale jak już tak z czasem zacząłem po prostu ją dłużej jeździć, po prostu ją dłużej pojeździłem, to upewniłem się w stwierdzeniu, że jest naprawdę sztywna pod względem tego,
że nie wywali po prostu się. Na początku miałem właśnie takie wrażenie, jakby się miała się zaraz wywalić przy obciążeniu. Ale to było po prostu takie złudzenie. A po dłuższym stwierdzeniu, to już po jeżdżeniu, naprawdę fajnie się spisuje. I jest dosyć wygodna też, jak na te tony, które bierze w łyżkę. Możecie sami zobaczyć. Dwa większe krokodyle i mamy tutaj taki już lekki czubek. Także myślę tak 6 i mamy śmiało tej 20 ton na rozrzutniku. Trzeba odwarcie przyznać, że naprawdę gabaryt robi swoje. No to jeszcze chciałbym się też odnieść do ładowarek teleskopowych. Tak już po dłuższych przemyśleniach i tym, jakie mieliśmy ładowarki na testach, bo mieliśmy też ładowarkę Merlo na testach. Niestety była dosyć krótko, więc nie udało mi się po prostu nagrać nic zbytnio o niej. Aczkolwiek też była dosyć fajna i fajnie się spisywała. No i tak po dłuższych przemyśleniach odnośnie właśnie ładowarek, myślę, że bardziej będziemy tu się kierować, jeśli chodzi o ładowarki teleskopowe. Są moim zdaniem bardziej kompaktowe i bardziej wielozadaniowe. Po prostu wybiorą tej obornik ze starszych budynków, ułożymy po prostu belę w stóg. No i nadają się też po prostu do mieszania paszowozów. No tam myślę po prostu bel byśmy ją nie ułożyli, a do paszowozu by była już zbyt duża. Aczkolwiek do takich kwestii polowych za jakiś czas jak najbardziej myślę widzę ją u nas, że dałaby sobie po prostu radę. Myślę, tutaj kwestia jest też drugiego rozrzutnika. Myślę, że przy dwóch rozrzutnikach ładowarka by miała naprawdę bardzo duży sens. To jest naprawdę mocno wydajne jest to, tak powiem. Ponieważ tak jak sami widzicie, tutaj kilka łyżek, mniej niż 5 minut na załadunek rozrzutnika, także myślę, że jest to dosyć dobry wynik. I zwłaszcza, że teraz ładuję po prostu sobie wolniej, też żeby coś dla was nagrać i powiedzieć coś ciekawego. No i tak segregując i odwołując się po raz kolejny do ładowarek teleskopowych, chciałbym powiedzieć tutaj moją opinię na temat ładowarek teleskopowych, że na pierwszym miejscu stawiałbym JCB. Mamy dwie i naprawdę bardzo dobrze się spisują tutaj w kwestii czasu i też komfort jest na bardzo wysokim poziomie. Na drugim miejscu myślę ku zdziwieniu wielu będzie, aczkolwiek postawiłbym Kramera. Naprawdę tamta teleskopówka bardzo mi się spodobała i jest dosyć wygodna. Tutaj na trzecim miejscu bym postawił śmiało Manitou, z Merlo bym postawił na równi. Może być to dosyć kontrowersyjne, aczkolwiek jest to jakby tylko i wyłącznie moja opinia odnośnie ładowarek, aczkolwiek moim zdaniem Merlo tutaj z Manitou jest na równi. Mieliśmy wcześniej Manitou, bazowaliśmy właśnie na Manitou. Także myślę, że wiem, co mówię odnośnie tego. Na Kramer, wiadomo, były to jednak tylko testy, aczkolwiek im dłużej im się pojeździło, tym bardziej zyskiwał. Tutaj, jak sami możecie zobaczyć, kolejny rozrzutnik błyskawicznie załadowany. Naprawdę bardzo podoba mi się wydajność w tej ładowarce. Jest mega wydajna. Myślę, zajadę sobie z tamtej strony i załaduję po prostu drugi rzutnik już z tamtej. Tutaj też myślę, że już będziemy powoli zbliżać się tutaj do końca odcinka.
Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Zostawicie coś po sobie w postaci suba, suba oraz łapki w górę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że materiał był dosyć ciekawy i Wam się spodobał. Pamiętajcie, że filmy są co niedziela o godzinie 12. I też zbliżamy się powoli do 1000 subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję. Na Instagramie osiągnęliśmy już 2000 obserwujących. Myślę, że też śmiało osoby nieobserwujące śmiało wbiją i zaczną jeszcze obserwować na Instagramie. I to grono tutaj widzów się poszerzy. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie i że wytrwaliście do końca. Siemka.